Większość ludzi, myśląc o militarnej sztucznej inteligencji, ma pewnie przed oczami wizerunek filmowego Terminatora. Ikoniczna maszyna, ikoniczna postać, Arnold Schwarzenegger i dwa kapitalne filmy, które na zawsze zapisały się w historii kina. Terminator utrwalił się w popkulturze. I słusznie, bo Terminatory 1 i 2 to kawał świetnego kina, takiego z kategorii 10 na 10. Tylko czy taki filmowy Terminator jako maszyna miałby rację bytu w realnym świecie? No właśnie, tak chyba nie za bardzo. Takich maszyn jak filmowy Terminator wojsko raczej budować nie będzie, bo nie mają one większego militarnego sensu. Po pierwsze złożoność, budowa humanoidalnych robotów jest niezwykle skomplikowana. Nawet najbardziej zaawansowane dzisiejsze roboty, takie jak te od Boston Dynamics, mają trudności z wykonywaniem nawet prostych zadań, takich jak chodzenie po schodach albo otwieranie drzwi. Ludzka motoryka jest ekstremalnie trudna do naśladowania i już sama choćby sprawa utrzymania równowagi na dwóch nogach stanowi nie lada wyzwanie. A gdzie tu jeszcze kwestie zasilania i całej reszty? Po drugie koszty. Takie humanoidalne roboty byłyby niesamowicie drogie w produkcji. Każdy robot musiałby być wyposażony w zaawansowane czujniki, silniki, komputery i całą resztę potrzebnej technologii, a koszt produkcji takiej maszyny zupełnie nie przekładałby się na profity z jej użycia. Do tego podatność na uszkodzenia. Humanoidalne roboty byłyby zbyt łatwe do zniszczenia. Każde uszkodzenie, nawet niewielkie, mogłoby zniszczyć robota lub znacznie ograniczyć jego funkcjonalność. I wreszcie, bardzo mała efektywność. Humanoidalne roboty są mniej efektywne niż inne formy autonomicznych maszyn. Drony na przykład mogą latać, co daje im ogromną przewagę w zakresie mobilności, siły rażenia i ogólnie uzyskiwania przewagi bitewnej. W kontekście filmu Terminator humanoidalne roboty miały sens, ponieważ ich głównym zadaniem była infiltracja ludzkiej społeczności. Jednak w rzeczywistych warunkach bojowych takie zadania infiltracyjne są rzadkością. Większość operacji wojskowych polega na bezpośrednim starciu, obronie lub ataku na określone cele, a nie na przenikaniu i ukrywaniu się wśród populacji cywilnej. A zatem perspektywa konstrukcji maszyn na wzór Terminatorów wydaje się tu niezbyt realna. Troszeczkę jednak inaczej sprawy mają się w przypadku innego typu maszyn, zwłaszcza tych latających. Jakiś czas temu media obiegła informacja o tym, że w jednym z symulowanych testów dron MQ-9 Reaper sterowany przez AI miał za zadanie zniszczyć system obrony powietrznej przeciwnika i w trakcie symulacji AI zastosowało wysoce nieoczekiwane strategie do osiągnięcia swojego celu. I tutaj z góry należy zaznaczyć, iż informacja ta została już zdementowana przez wojsko. Ale wróćmy jednak do dalszej części tej historii. W jednym z takich scenariuszy dron sterowany przez AI miał rzekomo zdecydować, że operator, który próbował powstrzymać go przed zniszczeniem celu, stanowi przeszkodę w osiągnięciu jego misji. W rezultacie dron w cudzysłowie zabił operatora, niszcząc wieżę komunikacyjną, którą operator używał do komunikacji z dronem. Miało się to odbyć podczas symulowanego w komputerze ćwiczenia. Historia, jak już wspomniano, została szybko zdementowana przez armię. Nie znaczy to jednak, że nad autonomicznymi dronami nie są obecnie prowadzone prace. Jest wręcz przeciwnie. Prace takie są prowadzone. I to już od bardzo dawna. Więcej. Tego typu technologie już zostały wdrożone. Drony MQ-9 Reaper to od pewnego czasu jedne z najważniejszych narzędzi w arsenale amerykańskiego wojska. Te bezzałogowe pojazdy latające są wykorzystywane do różnych zadań, od zbierania informacji wywiadowczych po bezpośrednie działania bojowe. Ale już jakiś czas temu drony te stały się jeszcze bardziej zaawansowane dzięki sztucznej inteligencji. W 2020 roku Pentagon przyznał kontrakt o wartości prawie 100 milionów dolarów firmie General Atomics, producentowi MQ-9 Reaper, na wyposażenie drona w nową technologię AI. Celem było umożliwienie Reaperowi przeprowadzania autonomicznego lotu, decydowania, gdzie kierować swoje sensory oraz rozpoznawania obiektów na Ziemi. Wielkim krokiem naprzód było tam Agile Condor, małe urządzenie, które zostało zamontowane pod skrzydłem Reapera. Jest to w zasadzie latający superkomputer, zoptymalizowany pod kątem zastosowań sztucznej inteligencji. Agile Condor ma na celu przyspieszenie procesu przetwarzania, eksploatacji i dystrybucji danych. Zamiast przesyłać olbrzymią ilość danych do centrum operacyjnego, AI w Agile Condor może przetwarzać te dane natychmiast, bezpośrednio na pokładzie drona, bez konieczności ich wysyłania. W praktyce oznacza to, że decyzje mogą być podejmowane przez drona niemal w czasie rzeczywistym. Jako ciekawostka, slogan na jednej z ulotek producenta urządzenia brzmi: teraflopy mocy dostępne 26 tysięcy stóp nad ziemią. Niemożliwe? Nie dla nas. System otwiera Reaperowi możliwość samodzielnego działania. W przypadku utraty łączności i nawigacji GPS,
Reaper może korzystać z AI do nawigacji za pomocą punktów orientacyjnych i znalezienia obszaru celu, a także do wykrywania zagrożeń na ziemi i zmiany trasy lotu, aby ich uniknąć. Nie tylko jednak Reaperem wojsko stoi. Athena AI to firma, która specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych technologii na potrzeby wojska i służb ratunkowych. Kluczowym elementem technologii Ateny jest ich autorski system sztucznej inteligencji, który potrafi szybko i dokładnie identyfikować i śledzić obiekty na obrazach czy filmach. To pozwala na precyzyjne i efektywne monitorowanie sytuacji na polu bitwy lub w innych sytuacjach, gdzie szybkie i dokładne informacje są kluczowe. System dostarcza również wsparcie decyzyjne operatorom i dowódcom. Może pomagać w ocenie celów, śledzeniu bitwy, tworzeniu raportów i określaniu optymalnych tras jednostkom. Wszystko to jest zaprojektowane tak, aby pomóc żołnierzom podejmować lepsze decyzje szybciej. Ciekawym projektem jest tutaj więc efekt współpracy między firmami Red Cat Holdings i Athena AI. Ich celem było wykorzystanie sztucznej inteligencji i technologii komputerowego widzenia w nowym dronie wojskowym o nazwie Teal 2. Athena dostarczyła tutaj unikalną architekturę komputerowego widzenia, która umożliwia dronom szybkie śledzenie obiektów oraz identyfikowanie różnych elementów, takich jak broń czy znaki identyfikacyjne, przyjazny czy wróg. To wszystko nawet w nocy, przy wykorzystaniu termowizji i noktowizji, co jest kluczowe podczas wielu misji wojskowych. Dron Teal 2 dzięki technologii Ateny jest w stanie przeprowadzać skomplikowane misje ogniowe po zmroku. Może wykrywać, rozpoznawać i geolokalizować własne linie frontu w porównaniu z wrogiem, co pozwala na precyzyjne i bezpieczne ataki. Gdy już przy dronach jesteśmy, to równie ciekawe są koncepcje dotyczące zastosowania już nie pojedynczych, a całych rojów dronów. Rój dronów to grupa dronów działających razem autonomicznie, aby osiągnąć konkretny cel. W ostatnich latach zainteresowanie tą technologią wzrosło, a wojska na całym świecie przechodzą na ataki za pomocą rojów dronów. Projekt AMAS prowadzony przez amerykańską agencję badawczą DARPA zakłada stworzenie roju dronów składającego się z tysięcy dronów działających w powietrzu, na ziemi i w wodzie. Celem jest przeprowadzenie zautomatyzowanych, skoordynowanych ataków, które mogą przytłoczyć obronę przeciwnika. Ciekawe w tym jest to, że rój dronów nie jest jedynie dużą ilością dronów w jednym miejscu. Aby stworzyć prawdziwy rój, potrzebne jest coś więcej niż liczby lub centralne sterowanie. Prawdziwe zachowanie roju wynika z prostego zestawu zasad, które każdy z uczestniczących członków przestrzega, bez centralnego kontrolera. W uzyskaniu tego pomaga właśnie sztuczna inteligencja. Bez niej byłoby to praktycznie niemożliwe do uzyskania. Rój dronów może składać się z różnych typów dronów, które pracują razem, z wyspecjalizowanymi rolami jako czujniki, atakujące, przynęty lub komunikatory. Na przykład nieuzbrojone drony mogą zbierać informacje z pola bitwy, aby poinformować uzbrojone drony, gdzie najlepiej uderzyć. Drony uzbrojone w karabiny, bomby i pociski pozwoliłyby rojowi dronów na użycie kombinacji broni do przeprowadzenia ataku. Pierwsze testy już zostały przeprowadzone. W kwietniu 2022 roku, podczas ćwiczeń Edge 22 w Utah, amerykańska armia przeprowadziła testy największego w historii roju interaktywnych dronów. W testach wykorzystano do 30 małych dronów, które były połączone sieciowo i uruchamiane z różnych platform, w tym samolotów i pojazdów naziemnych. Drony, które były częścią roju, wyposażone były w różne systemy, w tym kamery elektrooptyczne i na podczerwień oraz sensory zdolne do lokalizowania emisji elektromagnetycznych przeciwnika, w tym systemów komunikacyjnych i radarów. Niektóre drony były wyposażone w aktywne systemy, takie jak sprzęt do zakłócania elektronicznego, który mógłby zakłócić zdolności wykrywania lub komunikacji przeciwnika, lub ładunek wybuchowy do bezpośredniego ataku na pozycję przeciwnika. Celem testów było szybkie rozmieszczenie roju dronów szpiegowskich i latających amunicji głęboko za liniami wroga, aby znaleźć i zidentyfikować siły wroga. Połączony sieciowo rój mógł skanować duże obszary terenu autonomicznie i przesyłać informacje wideo i celownicze do załogowych platform utrzymujących się poza zasięgiem uderzeń wroga. Z powietrza zejdźmy jednak na ziemię. Bo o ile o humanoidalnych robotach powiedzieliśmy już na początku, że nie mają one większego sensu, tak już trochę inne roboty znajdują jednak na ziemi swoje zastosowanie. Robot spod firmy Boston Dynamics został wykorzystany przez francuską armię podczas ćwiczeń wojskowych. Robot był używany do rozpoznania podczas dwudniowego ćwiczenia. Podczas dwudniowego ćwiczenia żołnierze przeprowadzili szereg scenariuszy, w tym akcję ofensywną polegającą na zdobyciu skrzyżowania, akcje obronne w nocy i w ciągu dnia oraz test walki miejskiej. Każdy scenariusz był wykonywany najpierw tylko przez ludzi,
a następnie przez ludzi i roboty razem, aby zobaczyć, jaka różnica wynika z użycia maszyn. Spot, ważący 31 kg, jest wyposażony w kamery i może być zdalnie sterowany. Jego cztery nogi pozwalają mu poruszać się po terenie, który stanowiłby wyzwanie podczas użycia robotów na kołach lub gąsienicach. Do tej pory był używany do zdalnego badania różnych środowisk, od placów budowy po fabryki i kopalnie podziemne. Sztuczna inteligencja w wojsku to jednak nie tylko autonomiczne maszyny. Ba, autonomiczne maszyny to jest wręcz margines, jeśli chodzi o zastosowania AI w wojsku. Zamiast tego, siły zbrojne kierują swój wzrok w nieco odmienne obszary, jeśli mówimy o militarnym wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Na pierwszym planie ogromne znaczenie przypisuje się przede wszystkim doskonaleniu procesów decyzyjnych oraz zagadnieniom związanym z gromadzeniem i przetwarzaniem ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w 2022 roku realizował ponad 685 projektów związanych ze sztuczną inteligencją, a jednym z kluczowych projektów realizowanych obecnie przez armię USA jest tak zwany Project Linchpin. Jest to innowacyjny projekt wojskowy, który ma na celu zintegrowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z systemami wywiadowczymi i elektronicznymi na skalę, jakiej do tej pory nie było. Projekt ten to jakby wielka cyfrowa autostrada dla sztucznej inteligencji, którą buduje armia USA. To coś, co pozwoli AI szybko i sprawnie przetwarzać informacje z różnych źródeł, od danych wywiadowczych po informacje z pola walki. Ale co to oznacza w praktyce? Wyobraź sobie, że jesteś dowódcą na polu bitwy. Dzięki projektowi Linchpin masz dostęp do informacji z różnych źródeł. Od obrazów satelitarnych, przez dane z dronów, aż po informacje z systemów wywiadowczych. I to wszystko w jednym miejscu. Przetworzone i analizowane przez AI, która pomaga Tobie zrozumieć, co się dzieje i szybciej podjąć decyzję. Tak o projekcie mówią osoby zaangażowane w jego wdrażanie. A co najważniejsze, projekt Linchpin to nie tylko technologia od gigantów przemysłu. Armia USA chce, aby małe firmy, startupy i naukowcy również mogli wnosić swoje innowacje do tego ekosystemu. To oznacza, że nawet mała firma z genialnym pomysłem na AI może pomóc kształtować przyszłość wojska. Jest to pewnego rodzaju rewolucja w sposobie, w jaki wojsko chce podejść do korzystania z nowoczesnych technologii. Pierwsze spotkania w zakresie wdrażania projektu już się odbyły, a podpisanie pierwszych kontraktów planowane jest na 2024 rok. Tak więc tak naprawdę filmowe Skynety budowane są pełną parą już teraz, i to nie od wczoraj, a jedynie bez jeszcze kroczących terminatorów. Czy jest się czego bać? Póki co nie. Po pierwsze, jeszcze przez bardzo długi czas to człowiek będzie tutaj podejmował decyzje, a nie maszyna. Przez jeszcze długi czas maszyny będą pełniły jedynie rolę wspomagania ludzi. A czy kiedyś wymknie się nam to wszystko jakoś spod kontroli? Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Jeśli chcesz, zasubskrybuj kanał, aby dostać powiadomienie o kolejnym nowym materiale.